gdy cię żegnałam, mówiłeś: wrócę, tuląc do piersi moje zdjęcie. Honor, ojczyzna, ważna sprawa. I żebym nie płakała więcej, kiedy cię wojna zabrała, zrozumiała, kiedy ojczyzny broniłeś, podziwiała, gdy w niewoli cierpiałeś, tęskniła, gdy cię widzieć nie mogłam, wyśniła. Wiosny listu mi nie słałeś, drzewa już żółte, a ja czekam. Może z obozu się wyrwałeś, dlaczego więc z wieściami zwlekasz, że ci głowę przestrzelili, nie wierzyłam. Twój honor pohańbili, potępiłam, że ci ręce powiązali, opłakałam, że w katyńskim leżysz w grobie, już wiedziałam. Fotografii zbroczonej krwią na ranie w serce. Nie wrócisz do mnie już, kochany. Modlitwę śle ci więc w podzięce, że cię nie polska ziemia tuli, żałuję. Że ci wiatr i ptak śpiewają, dziękuję. W pamięci mojej żył będziesz, przyrzekam. Prawdy nie da się pogrzebać, poczekam. Utworem Pożegnanie Katyńczyka przywitała Państwa Judyta Nowak i reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego pod batutą Tomasza Labunia. Kamila Jedynak jest autorką tekstu tej piosenki i jednocześnie laureatką ubiegłorocznej edycji konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940.
Minął rok i dziś witamy Państwa na gali laureatów trzeciej edycji konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Agata Konarska. I Marcin Kwaśny. Witamy serdecznie wszystkich gości zgromadzonych w sali kolumnowej Sejmu. Witamy także widzów Telewizji Polskiej, ale przede wszystkim witamy młodych laureatów tego wyjątkowego konkursu. Konkursu, którego celem jest kultywowanie pamięci o bohaterach, którzy zostali pomordowani przez Sowietów 82 lata temu. Ale więcej o konkursie już teraz. Jego trzeciej edycji opowie nam jego inicjatorka, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pani Elżbieta Witek, którą teraz prosimy o zabranie głosu. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie, ale szczególnie ciepło witam tegorocznych laureatów konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Spotykamy się po raz pierwszy po pandemii osobiście, tu w gmachu polskiego parlamentu, w tej reprezentacyjnej sali, która dzisiaj nie przypomina sali kolumnowej, ale ta dekoracja, która za mną, ma przybliżyć nam tamten czas sprzed 82 lat. Tegoroczny konkurs, to już jest trzecia edycja, był nieco inny, poszerzony o dodatkową kategorię. Pierwsza kategoria plastyczna, druga literacka, trzecia na tekst piosenki, ale ta czwarta, zupełnie nowa, skierowana do studentów szkół wyższych, to była kategoria polegająca na napisaniu scenariusza lekcji właśnie o tej tematyce. Muszę Wam powiedzieć, że komisja konkursowa zawsze ma nie lada trudne zadanie, żeby wyłonić tych najlepszych. Ja czytałam te najważniejsze prace, oglądałam też prace plastyczne, czytałam teksty piosenek i znam nagranie zwycięskiej piosenki, wyjątkowo przejmujące. I muszę powiedzieć, że poziom tego konkursu od 3 lat jest naprawdę niezwykle wysoki. Nie tylko, że pokazujecie, że macie wiedzę, że potraficie korzystać z różnych źródeł, ale w tych waszych pracach jest też wątek osobisty. Tam są wasze osobiste refleksje, porównywanie faktów, wyciąganie wniosków, ale także to, za co wam bardzo, bardzo dziękuję, to jest także poruszanie wątków osobistych, wątków rodzinnych. Ja myślę, że tegoroczna edycja konkursu jest także inna z zupełnie innego powodu. Po raz pierwszy chyba mieliście szansę, okazję smutną, dramatyczną i tragiczną, ale okazję, żeby przynajmniej częściowo poczuć to, co działo się 82 lata temu w Lesie Katyńskim i nie tylko. Tyle tysięcy polskich oficerów, polskiej inteligencji, zamordowanych, związane ręce, strzał w tył głowy, zbiorowa mogiła, przysypane ciała. To miały być nie tylko zasypane ciała, to miała być zasypana pamięć o nich. Dlaczego? Dlatego, że byli Polakami, a celem władzy sowieckiej była eksterminacja narodu polskiego. Zacząć trzeba było od inteligencji. I kiedy ogłaszałam ten konkurs w styczniu tego roku, nikt z nas nie przypuszczał, że będziemy mogli właściwie na własne oczy zobaczyć, na czym polega bestialstwo, okrucieństwo i barbarzyństwo Rosji. Wtedy sowieckiej, dziś trochę inne państwo, ale jak widać minęło kilkadziesiąt lat, a metody kompletnie się nie zmieniły. Mamy wojnę na Ukrainie i widzimy codziennie obrazki pokazujące cywilów ze związanymi do tyłu rękoma, strzałem w tył głowy, ale odkrywane są także zbiorowe mogiły. Ostatnio mogiła, w której było 900 zamordowanych cywilów. To barbarzyństwo jest nadal. I ja myślę, że oglądając te obrazki z Ukrainy, może lepiej poczuliście to, co się działo 82 lata temu. Ci, którzy zostali zamordowani w Lesie Katyńskim, chcieli żyć. Mieli swoje plany, mieli marzenia i do ostatniej chwili mieli nadzieję, że przeżyją, że wrócą do domu, do swoich najbliższych. A skąd ta nadzieja, nawet w sytuacji beznadziejnej? Ona wynikała stąd, że w nich była bardzo głęboka wiara. I ona trzymała ich do ostatniej chwili
przy życiu i przy nadziei. Kiedy odnaleziono te ciała polskich oficerów i polskiej inteligencji, znaleziono tam także skrawki listów pisanych przez ojców do swoich dzieci, do żon. Niezwykle przejmujące, ale pokazujące po pierwsze godność i honor polskiego żołnierza, z drugiej strony tęsknotę za ojczyzną, a po trzecie ogromną miłość do rodziny, do matki, do żony, do dzieci. Tegoroczna edycja ma na celu to, co miała i w zeszłym roku, i dwa lata temu. My nie możemy pozwolić, żeby pamięć o tym okrucieństwie zniknęła. Wręcz przeciwnie, mamy obowiązek przenosić ją na następne pokolenia. Bo to, czego najbardziej bali się ci, którzy umierali w takich dramatycznych okolicznościach w Katyniu. Bali się najbardziej tego, że nikt o tym się nigdy nie dowie, że nikt nie będzie o nich pamiętał, że nikt nie odnajdzie ich grobu. Ale tutaj w Polsce mieliśmy rodziny katyńskie, które przez lata, dziesiątki lat walczyły o tę prawdę o Katyniu, o prawdę historyczną. Dzisiaj tę prawdę odkrywamy, ale ta zbrodnia, która była zbrodnią ludobójstwa, nigdy nie została osądzona ani ukarana. Mamy dzisiaj powtórkę na Ukrainie. To jest ostrzeżenie pokazujące, że ten reżim nie zmienił się. Nie zmieniły się także metody. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję przede wszystkim za to, że przystąpiliście do tego konkursu. To była ciężka praca, bardzo odpowiedzialna, ale niezwykle dojrzałe są te wasze prace, naprawdę niezwykle dojrzałe. Ja chciałam podziękować przy okazji waszym nauczycielom, rodzicom, wychowawcom, opiekunom za to, że was w tym wspierali. Bo każdy z was ma jakiś talent. Literacki, plastyczny, muzyczny. Chodzi tylko o to, żeby w odpowiednim momencie ten talent wyzwolić. Rozpoznać go i wyzwolić. Dać wam szansę. Ten konkurs jest taką szansą dla was. Bardzo wam dziękuję, ale dziękuję również członkom kapituły. Dziękuję także komisji konkursowej. No i oczywiście naszym patronom medialnym, czyli Telewizji Polskiej, Polskiemu Radiu. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza gala tutaj w tym Sejmie, w polskim Sejmie, ale także gala, która odbywa się wtedy, kiedy na Ukrainie lecą bomby, kiedy atakowani są cywile, kiedy giną dzieci, gwałcone są kobiety, kiedy strzela się w tył głowy zwykłym przechodniom, że to pozostawi w nas jeszcze głębszą pamięć i jeszcze większe zobowiązanie, żeby o tę prawdę historyczną dbać. A dzisiaj życzę tylko, żeby to były niezapomniane wrażenia nie tylko z tej gali, ale także ze spotkania, które pewnie będziemy mogli odbyć po jej zakończeniu. Bardzo dziękuję. Oczywiście gratuluję wszystkim zwycięzcom i wszystkim wyróżnionym. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękujemy, panie marszałek. I prosimy o pozostanie na scenie wspólnie z nami, bo drodzy państwo, nadszedł czas ogłoszenia nazwisk laureatów w pierwszej z konkursowych kategorii, kategorii tekst piosenki. A oto i oni. Miejsce 10. Olef Jagodziński, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie. Miejsce 8. Egzekwo Wiktoria Pinakiewicz, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Miejsce 8. Egzekwo Adrian Konat, liceum ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie. Miejsce 7. Stanisław Siemiński, 44. liceum ogólnokształcące imienia Stefana Banacha w Warszawie. Miejsce 6. Weronika Lis, 7. liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Częstochowie. Miejsce 5. Martyna Miszczyk, liceum ogólnokształcące imienia Hugona Kołątaja w Pińczowie. Miejsce 4. Dominika Liszkiewicz, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Pile. A teraz poprosimy panią marszałek o ogłoszenie nazwisk zwycięzców. Chciałam tylko jeszcze przed ogłoszeniem nazwisk powiedzieć, że dumna jestem bardzo z tego, że jak popatrzymy na to, skąd jesteście, to jesteście z całej Polski. I bardzo wielu laureatów pochodzi z małych miast i miasteczek. Tym bardziej wam gratuluję. Trzecie miejsce w kategorii tekst piosenki zajęła uczennica 10. Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego imienia Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie, Alicja Żukowska. Drugie miejsce, uczennica branżowej szkoły pierwszego stopnia w Dąbrowie Tarnowskiej, Weronika Kowal. I pierwsze miejsce, uczennica zespołu szkół numer 2 imienia Unii Europejskiej w Rypinie, Paulina Gołębiewska.
Zapraszamy, zapraszamy na scenę laureatów trzech pierwszych miejsc. A oto uzasadnienie wyboru najlepszego tekstu piosenki. A kiedy będzie już po wszystkim? Testament Katyńczyka podejmuje ważny, a jednocześnie trudny temat wyborów oraz dochowania wierności patriotycznym wartościom w obliczu nadchodzącej śmierci. Piosenkę wyróżnia nostalgiczny, poetycki charakter, a przede wszystkim duża empatia świadcząca o pięknej wrażliwości oraz literacko-artystycznym kunszcie. Bardzo serdecznie Wam gratulujemy. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie właśnie w kategorii tekst piosenki. Już za chwilę usłyszymy zwycięski utwór autorstwa Pauliny Gołębiewskiej z zespołu szkół nr 2 imienia Unii Europejskiej w Rypinie. Przed Państwem Kuba Jurzyk z Towarzyszeniem Chóru i reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego w piosence A kiedy będzie już po wszystkim? Testament Katyńczyka. Drzewa otulą mnie milczeniem. Myśl zachowałeś się jak trzeba. Stanie się dla mnie ukojeniem. To było przecież nie takie proste. Ojczyznę światu wolni.
ludzkość wrosnąć korzeniami. By hymn wolności myśl o Polsce uczynić pieśnią. Bo to jest przecież takie proste. By w polskość wrosnąć. Kuba Jurzyk i reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Dziękujemy bardzo i przechodzimy do kolejnej kategorii konkursowej. Panie i panowie, oto laureaci miejsc od 10 do 4 w kategorii literackiej. Miejsce 10. Jakub Jan Kuczera, zespół szkół nr 2 imienia Unii Europejskiej w Rypinie. Miejsce 9. Jakub Chmielewski, zespół szkół nr 2 w Kraśniku. Miejsce 8. Zuzanna Dąbrowska, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy. Miejsce 7. Patryk Szantuła, zespół szkół licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Miejsce 6. Julia Pikul, zespół szkół imienia Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Miejsce 5. Zofia Michałowicz, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sierazu. Miejsce 4. Daniel Chyla, niepubliczne liceum ogólnokształcące w Olkuszu, zakład doskonalenia zawodowego w Katowicach. A nazwiska laureatów 3 pierwszych miejsc ogłosi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Panie ministrze, zapraszamy na scenę. Pani marszałek, szanowni państwo, już po raz trzeci mam zaszczyt być uczestnikiem komitetu honorowego tego pięknego konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Chciałbym przypomnieć ubiegły rok jednego z laureatów tego konkursu, młodego przedstawiciela innego narodu, narodu ukraińskiego, Artema. Był jednym z laureatów tego konkursu. Pomyślałem wtedy, że to dobrze, że przedstawiciele innych narodów poznają naszą gorzką historię, ale co teraz mamy pomyśleć, co teraz mamy powiedzieć po tym, co się dzieje na Ukrainie? Po tym, jak widzieliśmy te straszne zdjęcia z masakr, jakie są dokonywane na niewinnych ofiarach, na ludności cywilnej, kiedy odkrywane są kolejne masowe groby, kiedy ciała ofiar mają skrępowane dłonie, mają kule w tyle głowy. Te same metody, tak samo jak w Katyniu i ta sama armia morderców. Możemy powiedzieć Artemowi, pozdrowić go serdecznie. Mamy wielką nadzieję i wiarę w to, że jest bezpieczny i będzie bezpieczny, i tak jak jego rodacy, że będą wolni. Ale musimy też jasno powiedzieć, zbrodnia katyńska, która jest w naszej pamięci, którą tak pięknie wykultywujecie, mówię do naszych laureatów, do uczestników konkursu, pozostała zbrodnią bezkarną. Tym razem tak być nie może. Ci mordercy, ci bandyci, ci oprawcy, ci, którzy gwałcą kobiety, którzy strzelają do dzieci, muszą ponieść konsekwencje i ich zleceniodawcy. To jest nasz obowiązek, obowiązek całego wolnego świata. Bardzo wam dziękuję za udział w tym konkursie, za pamięć o naszych bohaterach, o polskich żołnierzach, o polskich policjantach, o polskich funkcjonariuszach Straży Granicznej, którym związywano ręce przed egzekucją i którym strzelano w tył głowy. Pamiętamy o nich. Nie byliśmy w stanie osądzić ich oprawców. Teraz patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, musimy zrobić wszystko. Wszystko, żeby ci oprawcy nie pozostali bezkarni. Przejdę teraz do odczytania nazwisk laureatów, tych, którzy napisali tak piękne prace. Miejsce 3.
Kamil Małachowicz, uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki we Włodawie. Miejsce drugie, Wiktoria Mielniczek, uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana III Sobieskiego Karolinum w Nysie. I miejsce pierwsze, Jakub Osnowski, uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego w Mielcu. Zapraszamy na scenę marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, panią Elżbietę Witek. I zapraszamy z wielką przyjemnością na scenę laureatów 3 pierwszych miejsc. Dołączcie do nas. A oto uzasadnienie wyboru najlepszej pracy w kategorii literackiej. Wizytówkę tej pracy stanowi cytat: dla Katyńczyków trwałym etosem, wartością ze Spiżu, była odwieczna dewiza Bóg, honor, ojczyzna. Oni mieli ten kod, etos wyryty głęboko w sercu. Praca porusza wiele znaczących wątków związanych ze zbrodnią katyńską. Snuje rozważania podparte szeroką wiedzą nad fundamentalnymi wartościami wyznawanymi przez jej ofiary, przeciwstawiając im tych, którzy okryli się hańbą. Historia i literatura to ważna część tych rozważań, podobnie jak wydarzenia rodzinne, do których odwołuje się autor tej niezwykle interesującej, a zarazem poruszającej pracy. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie właśnie w kategorii literackiej. Dziękujemy pięknie. A teraz posłuchajmy fragmentu zwycięskiej pracy autorstwa Jakuba Osnowskiego z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego w Mielcu. Dla Katyńczyków trwałym etosem, wartością ze Spiżu była odwieczna polska dewiza Bóg, honor, ojczyzna. Oni mieli ten kod, etos wyryty głęboko w sercu. On kazał im stać wiernie przy Bogu na straży honoru i ojczyzny. Dla nich etosem był dekalog i kościół. Byli pojętnymi uczniami chwalebnych kart historii Polski. Wychowywali się chłonąc burzliwe przygody Zbyszka z Bogdańca, szalonego Kmicica i walecznego Wołodyjowskiego. Wzrastali w poszanowaniu dorobku minionych pokoleń. Poznawali wzniosłe chwile dziejów Polski zawarte w dziełach malarskich, bitwy pod Grunwaldem, hołdu pruskiego, Sobieskiego pod Wiedniem, Konstytucji 3 maja. A może studiowali obraz Jana Matejki, Batory pod Pskowem. O ironio, to także ziemie wschodnie, tam gdzie Katyń, a bojarzy rosyjscy Iwana Groźnego klęczą w pokorze u stóp polskiego króla, błagając o litość. Zamknięci w Katyniu mieli jednak w pamięci chwilę swojej wielkości i zwycięstw nad wschodnim despotą. Ich ojcowie i oni sami jako gimnazjaliści wyruszyli na wielką wojnę u boku Józefa Piłsudskiego. Trzej zaborcy zwarli się w śmiertelnych zapasach. Wyśniona, wymodlona i wywalczona Polska powstała jak feniks z popiołów. Teraz poniżeni w Katyniu przez sowieckich siepaczy, wcześniej byli elitą odrodzonej Polski. Oficerowie Wojska Polskiego, lekarze, naukowcy, nauczyciele, inżynierowie, prawnicy, artyści, policjanci, leśnicy oraz księża. Honorem było dla nich trwanie przy ewangelicznym przesłaniu: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Aby miłować, trzeba być prawdomównym, prostym i szczerym. Bo we współczesnym świecie mało jest prostoty i szczerości, a dużo jest zamętu i kłamstwa. Wystarczy pomyśleć o dwuznaczności postępowania wielu postaci życia publicznego i o manipulacji prawdą, co często widzimy w mass mediach. Czy możemy coś zrobić, żeby to naprawić? Nigdy nie wiadomo, czy uda się zmienić sposób postępowania innych. Zawsze natomiast możemy starać się zmienić własny sposób postępowania. Thank you.
każdy Twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą Twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Judyta Nowak, Roman Kogut, chór i reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego w utworze Modlitwa o wschodzie słońca. Bardzo pięknie dziękujemy. Czas na ogłoszenie laureatów w kategorii scenariusz lekcji. Oto laureaci miejsc od 10 do 4. Miejsce 10. Wojciech Wrąbel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Miejsce 9. Joanna Ługowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Miejsce 8. Karolina Kowalewska, Uniwersytet Warszawski. Miejsce 7. Damian Król, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Miejsce 6. Katarzyna Kurkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Miejsce 5. Edyta Góra, Politechnika Krakowska imienia Tadeusza Kościuszki. Miejsce 4. Karolina Śledziewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. A nazwiska laureatów 3 pierwszych miejsc ogłosi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Panie ministrze, zapraszamy na scenę. Szanowni Państwo, z panią marszałek, z panami ministrami, nade wszystko laureaci. Historia jest, ona jest rzeczywistością minioną. To jest prawda o tym, co było i jak było. Prawdy nie da się pogrzebać, poczeka, słyszeliśmy w tej pieśni sprzed roku. Ale ważne jest, żeby nie czekała długo, ważne, żeby nie czekała w ogóle. Prawda o minionych zdarzeniach, w tym również o Katyniu 1940, powinna być ujawniana na bieżąco, powinna być transparentna, powinna być znana. Stąd tak ważna jest lekcja. Stąd tak ważny jest również scenariusz lekcji. Lekcja historii.
Historii trzeba uczyć, ale żeby jej uczyć, trzeba po pierwsze wiedzieć, o czym się uczy, a po drugie trzeba wiedzieć, jak tego nauczyć, żeby to było skuteczne, żeby prawda była transparentna. Ta prawda rzeczywiście nie da się pogrzebać, ale jeśli będziemy czekać z jej ujawnieniem, albo będziemy ją ujawniać w sposób nieskuteczny, albo już nie daj Boże, będziemy ją fałszować, to wtedy niestety niebezpieczeństwo, groźba, że hasło nigdy więcej wojny będzie tylko pustym hasłem, będzie coraz większe. I widzimy to niestety na wschodzie, widzimy to dzisiaj na Ukrainie. Mówił o tym pan minister Mariusz Kamiński. Zbrodniarze katyńscy nigdy nie zostali osądzeni. Ale co więcej, dzisiejsi zbrodniarze rosyjscy z Putinem na czele przez ostatnie dekady nie tylko nie osądzali zbrodni katyńskiej, ale gloryfikowali zbrodniarzy komunistycznych, gloryfikowali komunizm, gloryfikowali tych wszystkich, którzy dokonywali ludobójstwa na Polakach kilkadziesiąt lat temu. Dlatego scenariusz lekcji, tak ważna kategoria, dlatego tak znakomici laureaci, którzy mamy nadzieję będą za chwilkę nauczycielami nowego przedmiotu w szkołach, który wprowadzamy od 1 września, historia i teraźniejszość. Po to go wprowadzamy, żeby o tej historii najnowszej, drugiej połowy XX wieku, o tej historii, która się działa na naszych oczach, tu żyjących, o tej historii, która niestety była fałszowana właśnie również tym kłamstwem katyńskim, jako fundamentem założycielskim Polski Ludowej, Polski Komunistycznej, żeby o tej historii uczyli ci, którzy umieją uczyć i uczyli w sposób najbardziej przekonujący. Stąd laureaci, którym gratulujemy całej dziesiątce, wszystkim uczestnikom, a pierwsza trójka to następujące osoby. Oskar Szafarowicz, student Uniwersytetu Warszawskiego, miejsce trzecie. Agnieszka Dudek, studentka Uniwersytetu Opolskiego, miejsce drugie. I Katarzyna Gołota, studentka Uniwersytetu Gdańskiego. Gratulujemy. A na scenę zapraszamy marszałek Sejmu RP, panią Elżbietę Witek. I z wielką przyjemnością zapraszamy także na scenę laureatów konkursu. Niestety nie ma dzisiaj z nami zwyciężczyni, ale z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiamy. A laureatów zapraszamy obecnych z nami. A oto uzasadnienie wyboru najlepszej pracy w kategorii scenariusz lekcji. Wyjątkowo interesujący scenariusz oparty jest na znakomicie dobranym materiale źródłowym. Na podkreślenie zasługuje doskonale przemyślany tok zajęć, dobór metod nauczania i środków dydaktycznych. Lekcja w pełni aktywizuje pracujących w zespołach uczniów, inspiruje do dyskusji, wyciągania samodzielnych wniosków i, co wyjątkowo cenne, uczy interdyscyplinarnego spojrzenia na tytułowe zagadnienie – pamięć o nieobecnych. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim studentom, którzy wzięli udział w konkursie właśnie w kategorii scenariusz lekcji. Dziękujemy, gratulujemy laureatom i prosimy o zajmowanie miejsc. A na scenę ponownie zapraszamy Kubę Jurzyka i reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Wsłuchajmy się w utwór Cisza, modlitwa katyńska. Guzik brązowy, jak sztandar pułkowy, katechizm na śmierć już skazany. Zadaję pytanie, odpowiedz mi na nie. Zadaję pytanie, o Panie.
zadaję pytanie, odpowiedz mi na nie. Zadaję pytanie, czy wrócę? Zadaję pytanie, odpowiedz mi na nie. Czy bliskich mi serc nie zasmucę? Cisza, cisza, cisza. Cały skonany i mundur zbrukany i orła przytulam do rany. Te myśli najszczersze niech zlecą jak wiersze. Marzenia w Katyniu zebrane. Bardzo pięknie dziękujemy i przechodzimy do ostatniej dziś kategorii konkursowej, kategorii plastycznej. Oto laureaci miejsc od 10 do 4. Miejsce 10. Sebastian Łyczek, Branżowa Szkoła pierwszego stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku. Miejsce 9. Adam Micał, Zespół Szkół Mechanicznych imienia generała Władysława Andersa w Rzeszowie. Miejsce 8. Wiktoria Matwiej, Zespół Szkół Plastycznych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Miejsce 7. Wiktoria Cymańska, 3. Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy. Miejsce 6. Patrycja Hordyńska, Zespół Szkół imienia Stanisława Staszica w Opolu. Miejsce 5. Agnieszka Kurek, Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Janusza Korczaka w Dębicy. Miejsce 4. Szymon Walerzak, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Wojciecha Gersona w Warszawie. A nazwiska laureatów trzech pierwszych miejsc ogłosi marszałek Sejmu RP, pani Elżbieta Witek. Moi kochani, ja myślę, że to nie jest takie proste, bez melodii, bez słów, wyrazić z jednej strony strach, przerażenie, ale także wiarę, nadzieję, a z drugiej strony, żeby wyrazić zamiar unicestwienia polskiego narodu i zamiar pogrzebania pamięci o tych, których się morduje. Naszym laureatom to się
udało. Gratuluję wszystkim. A w tej kategorii trzecie miejsce zajął Bartosz Stadnik, uczeń Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Bernarda Morando w Zamościu. Miejsce drugie Zuzanna Kaczor, uczennica drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. I miejsce pierwsze, uczennica Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Bernarda Morando w Zamościu, Adriana Wojtiuk. Gratulujemy serdecznie. Gratulujemy i zapraszamy laureatów trzech pierwszych miejsc na scenę. Zapraszamy Was. A oto uzasadnienie wyboru najlepszej pracy w kategorii plastycznej. Projekt medalu odwołuje się do zbiorowej pamięci Polaków o Katyniu. W wymowny, a zarazem przejmujący sposób operuje symbolami katyńskiej zbrodni. Leśnymi, prostymi, nagrobnymi krzyżami oraz lasem pni odartych z gałęzi. Niezwykle sprawnie łączy topografię z obrazem. Ekspresję medalu wzmacnia gra światła i cienia, który ożywia fakturę, a zarazem buduje atmosferę grozy, niedopowiedzeń i rozdarcia. Serdecznie gratulujemy laureatom. Gratulujemy nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Drodzy Państwo, w ten oto sposób nagrody we wszystkich kategoriach rozdane, ale bynajmniej nie oznacza to jeszcze zakończenia naszej gali. O zabranie głosu prosimy teraz prezesa Zarządu Telewizji Polskiej, pana Jacka Kurskiego. Pani marszałek, dostojni goście, droga młodzieży, laureaci tego pięknego konkursu, widzowie Telewizji Polskiej. Żyjemy w czasach trudnych, ciekawych i niezwykłych, takich, których historia dogania teraźniejszość, a teraźniejszość potwierdza historię. Gratuluję pani marszałek Elżbiecie Witek swoistej historiozoficznej intuicji, że właśnie Katyń, o którym wydawałoby się, że powiedziano już wszystko, celebrowano już wielokrotnie, postawiła w centrum uwagi polskiej młodzieży. Dlatego, że dzisiaj stają nam przed oczami te obrazy, które uświadamiają nam, że jesteśmy częścią cały czas tej samej historii i że ta historia ciągle trwa, że jeszcze szumią drzewa, które to widziały. Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi i niebo zna język, w którym komendy padały, zanim padły wystrzały, którymi wciąż grzmi. Dzisiaj te wystrzały grzmią na Ukrainie, w imię tej samej obłąkańczej, szalonej ideologii Rosji, kiedyś Rosji Sowieckiej, dzisiaj ładnie się nazywającej Federacji Rosyjskiej, ale w imię tej samej ideologii podporządkowania Europy Wschodniej właśnie Rosji. Za cenę zbrodni, za cenę makabrycznego okrucieństwa. I dobrze, że właśnie polska młodzież podjęła ten trud dania wyrazu artystycznego swojemu bólowi, swojemu przeżywaniu emocji, emocji artystycznych, estetycznych, które uświadamiają nam, jak bardzo ważne jest to, żeby bronić godności, bronić wolności, bronić niepodległości, że warto być Polakiem nawet wtedy, kiedy trzeba płacić za to olbrzymią cenę. Bo tak jak dzisiaj się morduje Ukraińców za to, że są Ukraińcami i przeszkadzają jako niepodległa Ukraina w planie odbudowy imperium, tak samo mordowano Polaków 82 lata temu za to, że byli Polakami, polskimi oficerami, pocztowcami, kolejarzami, nauczycielami, polską inteligencją. Dokładnie ta sama obłąkańcza ideologia. Dlatego chwała pani marszałek, chwała wam, drodzy młodzi ludzie, laureaci tego konkursu i niech ta prawda konsoliduje nasz naród w obronie niepodległości, w obronie naszej wolności. A Telewizja Polska zawsze będzie was pokazywać wtedy, kiedy będziecie właśnie tak pięknie przemawiać w imieniu naszego narodu, w imieniu głosu waszego pokolenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.
A na scenę zapraszamy teraz prezes Zarządu Polskiego Radia, panią Agnieszkę Kamińską. Zapraszamy, pani prezes. Szanowna pani marszałek, szanowni państwo, mijają 82 lata, a rzeczywiście widzimy, że nie ma znaczenia, czy to jest Rosja carska, czy Rosja sowiecka, czy Rosja neoimperialna, cały czas te metody są takie same. Masowe groby, związane ręce, strzały w tył głowy. Nie ma znaczenia. Cały czas widzimy, że ta zabójcza, ta mordercza, obłąkańcza polityka dyktatora, ta mentalność wciąż trwa i wciąż ma swoich wyznawców. Przerażające, smutne, ale nie możemy o tym zapomnieć. Naszą rolą jest mówić o tym, kultywować pamięć naszych rodaków, którzy zginęli 82 lata temu i przekazywać tę wiedzę, tę świadomość kolejnym pokoleniom, pokoleniom, które wydawało się, że będą znały takie obrazy, takie fakty tylko z historii. Polskie Radio już w 2008 roku wydało album płytowy Katyń 1940. To był początek całej serii takiej tożsamościowej wydawnictw, tożsamościowych, historycznych, o ważnych wydarzeniach, ważnych postaciach historycznych. To jest rola nadawców publicznych Polskiego Radia, Telewizji Polskiej. Bardzo się cieszę, że Polskie Radio także w tym roku ma zaszczyt patronować, brać udział w tej wspaniałej inicjatywie. Bardzo dziękuję pani marszałek za zaproszenie Polskiego Radia do tego konkursu. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu, gratuluję laureatom, bo jak pan prezes powiedział, pan prezes Jacek Kurski, wspaniała młodzież, którą warto i którą powinniśmy pokazywać, promować. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za waszą postawę i za to, że chcecie tej historii, tę pamięć kultywować i szerzyć też wśród swoich kolegów, wśród rówieśników tę naszą tożsamość narodową. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękujemy. Dziękujemy za wystąpienia. Nasze podziękowania kierujemy również do darczyńców, bez których wsparcia gala nie mogłaby się odbyć. Serdecznie dziękujemy Fundacji Orlen, Fundacji Lotos, Fundacji Banku Pekao S.A. imienia doktora Mariana Cantona oraz mecenasowi gali grupie PZU S.A. Wielkie podziękowania i gratulacje przekazujemy również młodzieży i studentom, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji i do zobaczenia za rok. Do zobaczenia, drodzy państwo. Żegnamy się utworem Ostatnia kula z filmu Historia Roya w wykonaniu Romana Koguta, chóru i orkiestry reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją Tomasza Labunia. Sam wykrwawię się za to, że wolnym chciałem być. Ścigają mnie jak spora psów ci, co na smyczy wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, w
dla mojej szyi pętlą jest. Dla mej wolności wolności, tylu przyjaciół przeszło już na drugą stronę, w lepszy świat. Garbate krzyże pokrył kurz, w dziurawych hełmach gwiżdże wiatr. Szukali światła w mroczne dni, przed Bogiem tylko chyląc skarg. Pośród klęczących dumnie szli, pogardzie mając każdy targ. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co na smyczy wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, dla mojej szyi pętlą jest. Dla mej wolności wstaje świt, pada mgła, nadchodzi nowy, piękny dzień. Moja wolności przy mnie trwaj, najbardziej teraz kocham cię. Ostatni nabój, krzyża znak, burzy się krew, szczęknęła broń. Wybaczcie, jeśli coś nie tak, przez chwilę lufa chłodzi skroń. Za to, że wolnym chciałem być, rzecz dla mojej szyi.